radnym podjęła uchwałę o nadaniu panu magistrowi inżynierowi kapitanowi żeglugi wielkiej Adamowi Kowalskiemu stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie prawa. Gratulujemy. I uchwała numer 31, jeszcze jedna, w związku z wnioskiem recenzenta, pana profesora Ewginia Łucznikowa, o wyróżnienie rozprawy. Rada Wydziału Nawigacyjnego podjęła uchwałę numer 31, łamane przez 2011, w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dziedzinie transport, magistra inżyniera, kapitana wielkiej Adama Kowalskiego. Rada Wydziału Nawigacyjnego, biorąc za podstawę przedłożoną rozprawę, złożone z wynikiem pozytywnym egzaminy w zakresie określonym przez Radę, opinię promotora i recenzentów oraz publiczną obronę rozprawy, w głosowaniu niejawnym podjęła uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej pana magistra inżyniera kapitana żeglugi wielkiej Adama Kowalskiego. Jeszcze raz gratuluję. A teraz bardzo proszę pana doktora o zabranie głosu. Dziękuję Państwu, panu profesorom. Jestem, nie powiem, że zaskoczony, ale jest mi bardzo, bardzo miło, że Państwo doceniliście moje wysiłki człowieka będącego, nie będącego na stałe członkiem społeczności akademickiej, przynajmniej ze strony zawodowej. Natomiast człowieka, który jest sercem związany z Akademią Morską, ze stolicą Polski. Chciałbym podziękować, złożyć szczególne podziękowanie Wysokiej Radzie za uwagę i czas poświęcony na wysłuchanie mojej rozprawy. Dziękuję za pozytywne przyjęcie opinia moich uchwaleń. Panu profesorowi Stanisławowi Guckie, mojemu promotorowi, dziękuję za trud włożony w rozprawę, kształtowanie mojej osobowości także, oraz za obdarzenie mnie zaufaniem na wszystkich drogach i zakrętach prowadzonych badań. Recenzentom za trud włożony w pracę recenzenckie mojej rozprawy, dziekanom i pracownikom Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej jestem wdzięczny za cierpliwość i okazywane zrozumienie dla moich projektów. Kolegom z Instytutu Inżynierii Ruchu Morskiego jestem wdzięczny za wspaniałą atmosferę i zawsze wyśmieniętą pomocną przyjaciel z pomocą. Doceniam działania również nieobecnego już w tej chwili kierownictwa firmy Lindley za wsparcie moich badań i przedsięwzięć naukowych. Składam wyrazy wdzięczności mojemu przyjacielowi, nie boję się tego słowa, doktorowi Leszkowi Kaszyńskiemu z Akademii Morskiej oraz wszystkim osobom, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do sukcesu przeprowadzonej badań. Na zakończenie czysto osobiste podziękowanie. Chciałbym podziękować mojej żonie Renacie, która nie jest obecna tutaj ze względów, powiedzmy, służbowych, ważnych służbowych, za wiarę we mnie oraz za miłość. Dziękuję bardzo.